Środa, 13 listopada, Karolina Paras. Witam Państwa i zapraszam na Informacje Piotrkowskie. Było już Centrum Kształcenia Praktycznego i Szkoła Podstawowa nr 11. Termomodernizacja budynków oświatowych, bo o niej mowa, to jedno z głównych zadań piotrkowskiego samorządu. Teraz przyszedł czas na szkołę podstawową nr 13. Termomodernizacja 13 rozłożona jest na 2 lata. Pierwszy etap prac właśnie został zakończony. Niegdyś brzydka i zniszczona trzynastka dziś już w ogóle nie przypomina swojego starego oblicza. Nowy wizerunek szkoły podstawowej nr 13 robi wrażenie na wszystkich. Jak się podoba nowe oblicze szkoły? Bardzo ładne, bardzo ładne. Podoba mi się, takie fajne kolory, spokojne. Lepiej niż było? No pewno, naturalnie, że lepiej. No na pewno jest lepsza niż wcześniej. Wcześniej była taka obdarta, teraz ładnie też wygląda. Pomalowany budynek szkoły, docieplone ściany oraz wymienione wszystkie okna to rezultaty pierwszego etapu termomodernizacji podstawówki. Efekty prac we wtorek razem z dyrektorem placówki Magdaleną Majus oglądał prezydent miasta Krzysztof Hojniak. Szkoła wygląda tak, jak powinna, ale nie tylko o wygląd i estetykę chodzi. Nie tylko wygląda bardzo ładnie, ale jest docieplona i zrobiło się dużo, dużo cieplej. Drugi etap zaplanowany jest na wiosnę i zmierza on do modernizacji węzła cieplnego oraz wymiany wszystkich grzejników w szkole. Termomodernizacje placówek oświatowych to jedno z ważniejszych zadań, jakie realizowane są w mieście. Mają na celu nie tylko podnieść komfort pracy nauczycielom i nauki uczniom, ale również wygenerować oszczędności. To też przede wszystkim oszczędności na rachunkach za ciepło, tak? Ocieplone ściany oraz wymienione okna pozwalają na to, iż ta wymiana ciepła między pomieszczeniami a otoczeniem jest zdecydowanie niższa, dzięki czemu szkoła może zużywać mniej ciepła i mniej wydawać na rachunkach za ciepło. Drugi etap inwestycji będzie prowadzony w większości w wakacje, tak by prace nie przeszkadzały dzieciom w nauce. Koszt modernizacji 13 to ponad 935 tysięcy złotych. 10 lat temu Piotrków przyłączył się do ogólnopolskiej akcji Zachowaj Trzeźwy Umysł, która dotyczy profilaktyki uzależnień. We wtorek w Miejskim Ośrodku Kultury uroczyście podsumowano tegoroczną jubileuszową edycję kampanii. Były nagrody za zaangażowanie oraz niespodzianka muzyczna. Uroczystość rozpoczęła się od przedstawienia prezentacji multimedialnej, którą przygotowała jedna z uczestniczek konkursu realizowanego w ramach kampanii. Projekcja opowiadała o uzależnieniach od narkotyków i substancji psychoaktywnych oraz skutkach ich zażywania. W tegorocznej edycji akcji wzięli udział uczniowie wszystkich piotrkowskich gimnazjów oraz specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i środowiskowego Chówca Pracy. Dla młodzieży kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to lekcja, która uczy, jak nie dać się używką. Każdy z nas ma bardzo słabą siłę woli i dlatego nie powinniśmy zaczynać w ogóle z naszym naukiem. Nie powinniśmy próbować narkotyków, ani nic z tych rzeczy. Przez to też jak w jakich społeczeństwach żyjemy, w jakim środowisku, też pokazuje nam jakby jak mamy się zachowywać i to jest dużym właśnie czynnikiem. Trzeba o tym mówić? Tak, powinno się o tym mówić, ponieważ możemy sobie wtedy wszystko uświadomić, jak to wygląda i jakie ma skutki. Podczas tegorocznej kampanii odbyło się wiele konkursów, przeglądów, zawodów sportowych czy festynów rodzinnych. Za wkład i zaangażowanie w akcję wręczono nagrody uczniom oraz pedagogom. Podziękowano również władzom miasta, które wspierają realizację kampanii od 10 lat oraz tym, którzy służą swoją pomocą w organizacji imprez, bo wszystkie inicjatywy przeprowadzane w ramach kampanii mają swoją misję. Tutaj, kochani, przede wszystkim pokazywanie alternatywnego spędzenia wolnego czasu dla młodzieży, gdzie jeżeli pokażemy tą drogę, którą można pokazać trafną, młodzież, dzieci są w stanie ominąć wszelkiego rodzaju używki i złą drogę. I to jest podstawą naszej kampanii, podstawą naszej komisji, gdzie na profilaktykę naprawdę kładziemy bardzo duży nacisk. Na koniec na wszystkich zebranych czekała muzyczna niespodzianka. Na scenie popis dało znane piotrkowskie trio Wojciech Baranowski, Maciek George Druszcz oraz Ernest Staniaszek, którego możemy podziwiać w programie muzycznym The Voice of Poland. Oprócz koncertu artysta skierował do młodzieży kilka słów od siebie. Jeżeli człowiek ma pasję w sobie, nie zajmuje też się innymi rzeczami, które może nie do końca są odpowiednie dla każdego człowieka. Ja znalazłem swoją drogę, jest to muzyka i gdzieś dalej w to wszystko brnę, z czego jestem mega dumny i zadowolony. Bardzo fajnie, że to wszystko wyszło też między innymi z tych murów, także zapraszam Was, jeżeli macie jakieś pasje i preferencje, które możecie rozwijać w Miejskim Ośrodku Kultury, to przychodźcie tutaj, bo jest na pewno masa życzliwych ludzi. Mi oni kiedyś pomogli, mam nadzieję, że Wam też, także to tylko od Was zależy, którą drogą pójdziecie. Pamiętajcie o tym. Realizatorem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł jest Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współudziale pedagogów szkolnych. Polski piosenkarz i kompozytor, wielokrotny uczestnik festiwali polskiej piosenki w Opolu, Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie. Na jego koncie są takie piosenki jak Kochaj mnie choć kilka chwil, czy Byle tylko ze mną. Krzysztof Cwynar będzie gwiazdą kolejnego wieczoru liryki, organizowanego przez Ośrodek Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury. Nasza kamera towarzyszyła artystom podczas wtorkowej próby. To zespół Boczny Tor podczas próby ich najnowszego spektaklu. Próby wyjątkowej, bo odbywającej się przy udziale Krzysztofa Cwynara. Artysta piotrkowskim aktorom z teatru działającego w Ośrodku Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury udzielał rad nie tylko scenicznych, ale i tych związanych z muzyką i śpiewem. W ten sposób dopieszczano najnowszy sceniczny produkt Piotrkowian. Wielu poprawek nie było. Jesteśmy świadomi własnych niedociągnięć, niedoskonałości, jeśli chodzi o choreografię, o przekaz, kontakt z publicznością i jego uwagi właściwie pokrywają się z naszym niedosytem, że tak to określę. Współpraca z aktorami Bocznego Toru to sama przyjemność, mówił po próbie Krzysztof Cwynar. Piotrkowianie jego zdaniem mają moc i czują poezję. Program przygotowany przez nich na najbliższy piątkowy wieczór liryki to perła. Dodawał i zachęcał, by w tym wydarzeniu uczestniczyć. W tych szalonych czasach, które z liryką mają bardzo mało wspólnego, proponowanie tego rodzaju programu jest jakby prysznicem, jakimś katarzis dla ludzi, którzy są oblepieni codziennymi awanturami społecznymi czy politycznymi. I kiedy siądą i nagle zobaczą, że jest gdzieś jakiś ożywczy wodospad poezji, to warto się zatrzymać w takim miejscu i poprzeżywać razem z artystami piękną sztukę. Wieczór liryki odbędzie się w piątek w Ośrodku Edukacji Artystycznej przy ulicy Słowackiego 13 o godzinie 16. Nie tylko wystąpią piotrkowscy artyści. Wieczór będzie poświęcony Jonaszowi Kowcie, a opowiadać o nim będzie sam Krzysztof Cwynar. Działanie realizowane jest w ramach projektu Ośrodek Edukacji Artystycznej Wyciągamy Dzieci z Bramy platformą integracji międzypokoleniowej dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Idee i maski oraz Księga Kronik to dwa cykle malarskie Ewy Blum-Kwiatkowskiej, które powstawały w latach 2005-2009. Od piątku można je oglądać w Ośrodku Działań Artystycznych przy ulicy Sierackiej i Dąbrowskiego. Co łączy obrazy, które zdobią ściany w ośrodku przy ulicy Sierackiej i ekspozycje wystawione w ośrodku przy ulicy Dąbrowskiego? Po pierwsze tematyka związana z wojną i terrorem. W galeriach ODA artystka wystawiła nie tylko obrazy, ale również obiekty oraz prace wideo. Cechą wspólną dla dwóch cyklów jest też strategia artystyczna. Punktem wyjścia do stworzenia prac były ujęcia z ekranu. Rzeczywistość medialna, tak bym powiedziała, rzeczywistość ekranowa jest tym źródłem jakby prasowania w tej chwili naszej świadomości, formatowania jej. Wszystko się dzieje przez wzrok, w związku z czym moja refleksja skupiona na ekranie, na turze ekranu objawia się w geście malarskim, który daje szansę na refleksję, namysł, przeżycie i nie takie szybkie konsumowanie pewnych faktów, które dzieją się w naszej współczesności, która też jest taka dosyć trudna. Te obrazy kryją w sobie tajemnice, a sztuka, jaką prezentuje Ewa Blum-Kwiatkowska, jest bardzo złożona, mówili podczas wernisażu piotrkowianie. Z pewnością są to jakieś bardzo osobiste poszukiwania artystki swojej własnej drogi do przekazania światu, ludziom, jakichś prawd, pewnie też o świecie i o niej samej. A jakie? Taka tu jest duża rozbieżność, tam gdzieś nawiązanie do socrealizmu, do jakichś kobiet z kielniami. Tu z kolei i do jakichś tam symboli, nawet jakieś tam słońca i te stare swastyki, które są gdzieś tam dawnymi symbolami słońca, nam się kojarzą jednoznacznie źle. Niektóre rzeczy są ciekawe, zwłaszcza tutaj te symbole, które no coś tam znaczą, na pewno znaczą coś. Ciekawe to jest, mnie się podoba. To znaczy, no może nie wszystko rozumiem, ale interesujące. Artystka z Łodzi do Piotrkowa oprócz swoich prac przywiozła również perfumy, które sama stworzyła na Politechnice Łódzkiej. Perfumy to połączenie zapachu krwi, potu i łez z kwiatową nutą, które mimo nieprzyjemnej woni artystka zamknęła w luksusowym flakonie. Wystawa Ewy Blum-Kwiatkowskiej będzie czynna w obu galeriach do końca listopada. Wystawy nie tylko w ośrodkach działań artystycznych, ale również w Miejskiej Bibliotece Publicznej. W holu przed czytelnią tym razem zaprezentowano wystawę w duchu patriotycznym. Na ekspozycjach można odnaleźć zdjęcia, artykuły z gazet, książki i informacje o niezłomnych bohaterach walczących o niepodległą Polskę. Wystawa właśnie prezentuje biogramy ludzi, którzy jeszcze po 1945 stwierdzili, że o wolną Polskę warto walczyć, bo Polska jeszcze wolną nie jest. O tym, że ich niezłomna praca ku temu, ażeby Polska odzyskała niepodległość, jest czymś ważnym i godnym upamiętnienia, dlatego właśnie biblioteka postanowiła zaprezentować kilka biogramów i historii żołnierzy niezłomnych. Pilecki, Trybusz czy Sojczyński. To m.in. o ich działalności, konspiracji, walce i życiu można się dowiedzieć dzięki wystawie. Wystawa prezentowana będzie do końca roku. Także czasu na obejrzenie i poczytanie o żołnierzach niezłomnych jeszcze trochę zostało. Jeszcze na koniec mamy dla Państwa zaproszenie na sobotnią wystawę malarstwa Piotra Dudy. Bardzo mi miło zaprosić Państwa na pierwszą wystawę moich prac w Piotrkowie Trybunalskim. Wernisaż odbędzie się w sobotę, 16 listopada o godzinie 17 w Miejskim Ośrodku Kultury. Jeden z obrazów przekaże na cele charytatywne. Jeszcze raz zapraszam. Sobota, 16 listopada, godzina 17. Miejski Ośrodek Kultury. Miło jest nam również poinformować, iż w konkursie recytatorskim, który odbył się 11 listopada w Kościele Ojców Jezuitów, trzecie miejsce zdobyła Justyna Balcerzyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Drugie miejsce zajęła Daria Burzyńska z III Liceum Ogólnokształcącego. Zwyciężył Rafał Litych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Serdecznie gratulujemy. Teraz informacja dla wszystkich tych, którzy chcą być bohaterami teledysku związanego z Piotrkowskim Centrum Wolontariatu. Chętnych zapraszamy na parking przed specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym od ulicy Rejmonta w piątek 15 listopada o godzinie 16:30. Więcej informacji na stronie hartz.com.pl. Ja zapraszam teraz na magazyn sportowy i przypominam, że można nas oglądać w internecie na stronie Telewizji Piotrków oraz na stronie miasta, również na Facebooku. Ja dziękuję Państwu za dziś i do widzenia. Piłkarze ręczni Piotrkowianina doznali 7. porażki w bieżącym sezonie PGNiG Superligi. Drużyna trenowana przez Tadeusza Jednoroga jest nadal bez ligowej wygranej i okupuje ostatnie miejsce. Piotrkowski zespół przegrał z MMTS Kwidzyn 30-38. Kibice Piotrkowianina przybyli na mecz z MMTS Kwidzyn z nadzieją na pierwsze w tym sezonie zwycięstwo drużyny Tadeusza Jednoroga. Szybko jednak pozbyli się jakichkolwiek złudzeń. Już w 4. minucie przyjezdni prowadzili 4-0, a zdenerwowany szkoleniowiec piotrkowskiej drużyny poprosił o przerwę na żądanie. Niewiele ona zmieniła. Kwidzyn bezlitośnie wykorzystywał błędy Piotrkowianina zarówno w ataku, jak i obronie. Po 17 minutach MMTS wygrywał aż 15-5. W kolejnych minutach gra nieco się wyrównała. Ale tuż przed przerwą goście rzucili 5 bramek z rzędu i do szatni schodzili z rekordowym prowadzeniem 24-11. Po przerwie kibice zobaczyli zupełnie inny zespół Piotrkowianina. Role się odwróciły i to gospodarze zaczęli dominować. W 45. minucie było już tylko 22-26. Bilans pierwszego kwadransa drugiej połowy to 11-2 dla gospodarzy. Kwidzynianie nie dali jednak sobie odebrać zwycięstwa i wrócili do tego, co prezentowali w pierwszych 30 minutach. Ostatecznie Kwidzyn wygrał 38-30. Porażka ta może kosztować trenera Tadeusza Jednoroga utratę posady. Oglądało się to naprawdę ze smutkiem i trudno mi powiedzieć, ale na dzień dzisiejszy wygląda to tragicznie w naszym wykonaniu. Mimo że początek był naprawdę przyzwoity, mieliśmy dość mocnych przeciwników, wydawało się, że te mecze przegrywamy ze względu choćby na to, że takich przeciwników mieliśmy, to ciągle mieliśmy nadzieję, że wtedy, kiedy przyjdzie przeciwnik na w miarę naszym poziomie, będziemy sobie radzić, bo nie wyglądało to na początku źle, natomiast na dzień dzisiejszy powiem, że jestem trochę załamana tym, co pokazują chłopaki, bo pierwsza połowa naprawdę chyba skali by brakło, żeby to ocenić. Kwidzyn dosłownie zrównał nas z ziemią. Wykorzystał każdy nasz błąd. Cały czas wyprowadzali szybkie kontrataki, wznowienia. My nie wracaliśmy do obrony. Praktycznie oddawali rzuty z czystych pozycji. Bramka też nie miała rady na to, więc no, tak jak mówiłem, skrzętnie to wykorzystali i dlatego bodajże przegrywaliśmy chyba 13 czy 14 bramkami do pierwszej połowy. W przerwie trener dał nam ostrą reprymendę. Szkoda, że dopiero po 30 minutach się obudziliśmy i pokazaliśmy, że tak naprawdę jednak potrafimy grać w tej obronie i potrafimy walczyć i to właśnie skutkowało tym, że było, tak jak pan mówi, 11-2. No jednak nie starczyło nam chyba sił na te całe 30 minut, żeby grać po prostu konsekwentnie. MMTS to jest naprawdę doświadczona drużyna, to jest przecież brązowy medalista zeszłych rozgrywek, także no zasłużenie wygrali to spotkanie. Co niektórzy chcieli zostać bohaterem meczu i to nie w tym tonie. No, to musi być z ogromną rozwagą realizowane, a w tym spotkaniu to nie wyszło do tego momentu, no bo 11-2 z takim przeciwnikiem, kiedy mieli trudności z rzuceniem, kiedy wyprowadzaliśmy kontry i to wszystko funkcjonowało. No i w pewnym momencie coś się zatarło. Wiadomo, że te dwa punkty były nam bardzo potrzebne, no ale tu się nikt przed nami nie położy i musimy zmienić przede wszystkim obronę, no bo w ataku, no powtarzam, po raz kolejny 30 bramek, jak się okazało, za mało, a w wielu przypadkach to powinno wystarczyć do zwycięstwa. W 9. kolejce Piotrkowianin zmierzy się na wyjeździe w Głogowie z miejscowym zespołem Chrobrego. Dotychczas kąpielisko miejskie Słoneczko odwiedzali przede wszystkim amatorzy pływania, wędkarze i spacerowicze. Coraz częściej jednak można tam spotkać także miłośników biegania. Ten trend dostrzegli także pracownicy Piotrkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy w minioną sobotę zorganizowali w tamtym miejscu bieg pod hasłem Cross Słoneczko. W imprezie wzięło udział kilkanaście osób, zarówno tych starszych, jak i tych młodszych. To były roczniki 98 i młodsze, czyli praktycznie 15 lat i młodsi. A drugą kategorią, oczywiście byli tu chłopcy, dziewczęta, a drugą kategorią to sobie wytrawni biegacze biegali, także był to dystans 3900 metrów, no i to była ten bieg główny. Z kolei zawodnicy, którzy wystartowali w tej pierwszej kategorii, musieli pokonać dystans 1300 metrów. Najszybciej tę trasę przebiegła Marta Winiarska. Zawodniczka trenująca w piotrkowskiej sekcji lekkiej atletyki zameldowała się na mecie po 5 minutach i 15 sekundach. Zawsze staram się być za pierwszą, a potem na ostatnich metrach przyspieszyć. I no dzisiaj się udało. Na dystansie 3900 metrów rywalizowali przede wszystkim członkowie piotrkowskiej grupy biegacza Endorfina. 3 kółka wokół Słoneczka najszybciej przebiegł Daniel Koczwarski. Zajęło mu to 15 minut i 16 sekund. To taka była taktyka, krótki bieg, pozbyć się sprinterów i później dobiec już do mety. Plan się udał na pierwszym kółku i później tylko było samotnie finiszować. Taka impreza odbyła się tam po raz pierwszy, ale jak zapewniają organizatorzy, z pewnością nie ostatni. Jak widać, zbieramy doświadczenia także w ocenie pogody i tego wszystkiego, co zdarzy się tu może. Na pewno jest to piękne miejsce. Jestem głęboko przekonany, że to pierwsza impreza, ale i nie ostatnia. I potencjał tego miejsca wyzyskamy w ten sposób właśnie. Wszyscy uczestnicy pierwszego biegu Cross Słoneczko otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy. Tym razem siatkarki na boisku Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego zmierzyły się w ramach Młodzieżowej Szkolnej Ligi Ośrodka Sportu i Rekreacji. Prym wśród zespołów z gimnazjów wiodły reprezentantki piątki. Pierwszy mecz moim zdaniem był taki bardzo stresujący, no bo jednak pierwszy mecz, dopiero takie początki, ale nie było źle, bo wygrałyśmy 2-0 i nie było jakiejś takiej... Przeciwnicy nie byli ciężcy do pokonania. Młodzieżowa Szkolna Liga to cykl spotkań odbywających się na obiektach OSIR-u w kilku dyscyplinach. Siatkówka to jedna z tych dyscyplin, które wśród dziewcząt cieszy się największą popularnością. Wtorkowe mecze to nie ostatnie spotkania przy siatce. Dzisiejsze mecze wyłonią nam zwycięzcę pierwszej grupy i tak jak przewiduje to regulamin, w drugim semestrze gramy drugą rundę, będą grały dziewczynki młodsze. Tutaj mamy klasy trzeciej i młodsze, drugi semestr to klasy drugiej i młodsze. Dla zawodników przewidziano puchary i medale, ale walka nie tylko toczy się o miano mistrza. Zwycięzcy dla swoich szkół zdobędą sprzęt sportowy.